Serdecznie witam Was wszystkich, którzy oglądacie ten filmik i którzy też trwacie w nowennie przed zesłaniem Ducha Świętego. Przypominam, że my dzisiaj rozważamy dar pobożności. Nie wiem, z czym Wam się kojarzy pobożność, ale prawdopodobnie z niczym dobrym, zwłaszcza młodzi nie chcieliby być nazwani pobożnymi wśród swoich kolegów w swoim środowisku. Ja mam taki zestaw pobożny na tym stole. Przygotowałem różne, powyciągałem z kieszeni różnego rodzaju różańce. Są też modlitewniki, są figury Matki Bożej, różnego rodzaju ikony, jeszcze inne modlitewniki, śpiewniki, nawet palma. Na ścianie mam spory zestaw ikon. Też na innych miejscach w domu, na innych ścianach jest dużo innych obrazów. Ktoś by powiedział, o proszę bardzo, to jest pobożny człowiek i to jest całe jego wyposażenie. A po co takie wyposażenie mamy? No, ponieważ najczęściej modlimy się z taką myślą, żeby mieć pewność, że Pan Bóg będzie nam jakoś w życiu błogosławił i będzie nam sprzyjał, że nas jakoś zachowa od złego, że nam da dobre życie, dobre zdrowie, że osiągniemy różnego rodzaju cele i mamy przecież mnóstwo różnych intencji i chcielibyśmy mieć jakąś pewność, uwaga, to ważne słowo dzisiaj, pewność, że Bóg nas kocha i że zabezpieczy to nasze życie. Tymczasem ten dar pobożności ma zupełnie inne znaczenie. On chce nas wyrwać z religijności. Posłuchajcie, te wszystkie znaki tutaj, te wszystkie rzeczy, które leżą, święte, one wcale nie znaczą, że ktoś jest, że ja jestem bardzo wierzący. Może znaczyć tylko, że jestem bardzo religijny, ale że mogę nie mieć za dużo wiary. Wiary w co? A właśnie, to jest rzecz kluczowa. Potrzebujemy daru pobożności, żebyśmy mieli pewność, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Że Bóg jest naszym Ojcem. Duch Święty przychodzi, Święty Paweł pisze i w nas działa. W jaki sposób? Że słyszymy Jego głos w nas. Ten głos mówi Abba, Abba. Czyli tatusiu, rozumiecie? Tatusiu, że gdzieś z Twojej wnętrzności słyszysz głos, do którego możesz się dołączać, który przyjmujesz, akceptujesz i jeszcze razem z nim wołasz Abba, tatusiu. A to znaczy, że Bóg nie jest tylko Ojcem na zasadzie, że no, stworzył wszystko, stworzył Ciebie, więc no, jest Twoim Ojcem, ale że On faktycznie posłał do nas Jezusa Chrystusa, swego Syna. Słyszymy w liście w Ewangelii Janowej, tak Bóg umiłował świat, czyli też i Ciebie, i syn, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I ten Jezus, który ofiarował się za Ciebie, ofiarował się za mnie, wziął na siebie całe to nasze nieszczęście, które w sobie mamy, tę całą ciemną stronę, która jest jedną wielką samotnością i gdzie się wszystkiego boimy i gdzie jesteśmy naprawdę w niewoli zła, niewoli grzechu, niewoli śmierci i szatana. Chrystus to wszystko złamał, umierając za nas na krzyżu. I Chrystus posyła nam teraz od Ojca Ducha Świętego, który ożywia nasze życie, który sprawia, że na nowo widzimy Boga, na nowo widzimy Ojca, który się troszczy o całe nasze życie, który nas nie zostawił. Uwaga, to jest drugie ważne słowo. Pewność, że Bóg mnie nie zostawił, że jest zawsze ze mną, we wszystkim. To jest klucz. A więc, że my mamy relację do Boga nie dlatego, że się boimy, że jeśli zrobimy coś złego, to w nas będzie uderzał, że nas będzie jakoś karał, ale
nawiązuje się w nas przez Chrystusa relacja do Boga, ponieważ dał nam ducha, swojego ducha. On jest synem i my jesteśmy w Jezusie też synami, córkami. Że naprawdę mamy to doświadczenie, że Ojciec jest, że Bóg nie schował się gdzieś, nie jest jakimś policjantem, ale naprawdę najwspanialszym tatusiem, który robi wszystko, żeby nas doprowadzić do siebie, czyli zbawić. A więc mamy relację nie opartą o strach, że Bóg nas będzie karał, ale rodzi się w nas nowa relacja oparta o miłość. Czujemy się kochani, bo Duch Święty rozlewa w naszych sercach Bożą miłość i dlatego odwdzięczamy się, jakby odpowiadamy na tę miłość też miłością. Zobaczcie, jak się zmienia wtedy nasza modlitwa, kiedy bierzesz różaniec, kiedy bierzesz modlitewnik, kiedy zaczynasz się modlić, to nie dlatego, nie o takie rzeczy, Panie Boże, brakuje mi pieniędzy, ratuj moje życie, właśnie mam kredyt, nie mogę go spłacić, bo się zrobił kryzys w pracy. Boże, dzisiaj jest choroba w moim domu, proszę Cię, ratuj. Mamy innego rodzaju kryzysy albo sprawy na przykład relacji z innymi ludźmi i teraz no, modlimy się, żeby ktoś przestał nas tam prześladować i tak dalej. To są wszystko rzeczy oczywiście ważne i potrzebne. To są właściwe intencje, bo to są rzeczywiście nasze problemy, ale dar pobożności mówi, że Bóg to wszystko wie, Bóg to wszystko widzi. Jest naprawdę Ojcem, który wie, zanim Go poprosimy o cokolwiek. Ale dlaczego się zmienia moja modlitwa? W jaki sposób się wtedy zmienia? Skoro On to wszystko wie, to ja modlę się, żeby się wypełniła w moim życiu wola Boga. Bo On działa, bo On prowadzi. I prowadzi mnie przez wszystkie fakty, które się zaczynają dziać w moim życiu. Jakby wszystkiego używa do tego, żeby mnie zbawić, czyli doprowadzi do siebie. Dla przykładu, kiedyś miałem taki straszny kryzys, już nie wiedziałem, co mam zrobić. Modliłem się o to, żeby odejść z tam pewnej parafii, gdzie byłem wikariuszem. Trudno mi tam było, więc się modliłem, żeby odejść. Albo żeby coś się stało. W końcu byłem na takiej modlitwie przy grobie świętego Jana Pawła II. Siedziałem tam długie godziny. No, nie liczyłem już czasu. W każdym razie w pewnym momencie gdzieś tam skulony pod ścianą dosłownie jakby mnie przeszedł taki promień, który przyszedł gdzieś tam z nieba, przebił tą kopułę Bazyliki Świętego Piotra, podłogę, bo jeszcze grób Jana Pawła był w katakumbach pod ziemią. Przebija mnie na wskroś i w środku słyszę tylko właściwie dwa słowa. Widzę Cię. Ale to słyszę z taką mocą, że mam po prostu pewność. Uwaga, wracamy do słowa pewność. Mam pewność, że Bóg widzi mnie. Skoro Ty mnie widzisz, skoro Ty widzisz, jakie ja jestem w sytuacji, to co ja mam się martwić? Wyszedłem taki zadowolony i szczęśliwy. Zacząłem widzieć rzeczywiście działanie Boga, który krok za krokiem, ale też zobaczyłem, że te wszystkie utrapienia, które miałem na tamtej parafii, były bardzo potrzebne. Jak one mnie nauczyły, czym jest krzyż, że krzyż jest rzeczywistością chwalebną. Jak one mnie nauczyły też akceptować samego siebie, swoje słabości, jak się oprzeć o Niego. Że to było bardzo potrzebne, taki poligon życiowy, że tam w kilka lat Bóg zrobił taką drogę ze mną, gdzie normalnie to trzeba by było przynajmniej 15, a nie 5.
A więc to jest jedno. A drugie, dar pobożności jest darem dla wspólnoty, żebyś drugiego zobaczył jako swego brata, żebyś go zobaczył jako też tego, którego Ojciec Niebieski kocha i którego też usynowił, że też go zawołał, żeby był jego synem czy jego córką. Pamiętacie tą przypowieść o synu marnotrawnym, kiedy ojciec przychodzi i rozmawia z tym starszym bratem. I ten starszy brat mówi: ten twój syn stracił wszystko. Wszystko roztrwonił z nierządnicami, a ty mu teraz wydajesz przyjęcie i żeś go ubrał jak syna. A ojciec do niego mówi: to jest mój syn, ale to jest też twój brat. To jest mój syn, ale to jest twój brat. I to nam bardzo pomaga, ten dar, dar pobożności. Więc widzicie zatem, można by jeszcze wiele mówić. Przypomina się jakby dwie jeszcze rzeczy, które nam pomogą. Pierwsza ze Starego Testamentu, kiedy mamy Abrahama, który ma ofiarować swego syna Izaaka, złożyć go na ofiarę. Bierze nóż i ma w sercu pewność, jako, że Bóg ma moc wskrzesić, skoro mu go dał, to go nie zabierze, że ma moc przywrócić go do życia. I chodzi o tę pewność. To jest ten dar Ducha Świętego. Pewność, że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłością i że naprawdę prowadzi twoje życie. Jeśli to jest potrzebne, przyjmuję. To widać po naszym Panu Jezusie Chrystusie, który jest, modli się w ogrodzie Getsemani, kiedy mówi: Ojcze, jeśli to możliwe, oddaj ode mnie ten kielich. Ale mówi: nie jak ja chcę, ale jak ty. I zobaczcie, to jest ten duch pobożności, kiedy Jezus bierze ten kielich, który ojciec dla niego przygotował, bo on jest potrzebny. Bez niego nie byłoby nas, którzy patrzymy na ojca jak na ojca. Zapraszam na następny odcinek. Jutro już ostatni będzie o ostatnim darze. A jaki? Zajrzyjcie do katechizmu.